6 grudnia w Mikołajki Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Szkolnictwa Wyższego Kujaw Ziemi Dobrzyńskiej przyjęło stanowisko w sprawie wniosków do budżetu, projektu budżetu miasta Włocławek na 2019 rok, w którym domagamy się wzrostu wynagrodzeń dla pracowników administracji obsługi szkół we Włocławku o 25% płacy zasadniczej. Również domagamy się takiej samej podwyżki co najmniej dla pracowników miejskiego zespołu żłobków, który to też zespół obejmujemy swoją działalnością. Tutaj pracownicy żądają nawet 1000 zł podwyżki, podobnie jak pracownicy DPS-u. W związku z powyższym domagamy się, aby prezydent i radni miasta Włocławek znaleźli środki w budżecie na wzrost wynagrodzeń właśnie w takim zakresie, czyli co najmniej 25% do płacy zasadniczej dla tych pracowników. Nie od dzisiaj wiadomo, że ci pracownicy zarabiają bardzo niskie pensje. Ich wynagrodzenia oscylują w granicach płacy minimalnej. Wielu z nich otrzymuje wyrównanie do tej płacy minimalnej. To jest po pierwsze krzywdzące, a po drugie nawet wstydliwe, żeby otrzymać wyrównanie do płacy minimalnej. Starsi pracownicy tychże placówek też niewiele więcej zarabiają, dlatego że w ich płace wlicza się tak zwany dodatek za wysługę lat. My od lat domagamy się jako Solidarność, aby ten dodatek za wysługę lat był wyjęty z płacy minimalnej. Z tego co wiem, są prace w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, aby tak się stało. Wnioskowaliśmy o to jako Komisja Krajowa Solidarności. Miejmy nadzieję, że tak się stanie, bo to jest bardzo krzywdzące, bo jeżeli przychodzi do zawodu młody pracownik i otrzymuje wyrównanie, czyli płacę minimalną, i praktycznie ten starszy, który ma 20 lat pracy, otrzymuje niewiele więcej niż ten, który przychodzi do zawodu. Więc to jest krzywdzące. Mówiliśmy o tym pani minister Zalewskiej, która skierowała ten wniosek do pani minister Rafalskiej, żeby właśnie to zmienić. Miejmy nadzieję, że to nastąpi. Jest taki projekt, czy on będzie zrealizowany, zobaczymy, ale proszę pamiętać, że jest to wniosek właśnie Solidarności Oświatowej przede wszystkim i o to zwróciła się Komisja Krajowa do pani minister Rafalskiej. Jeśli chodzi o nasze podwórko tutaj włocławskie, to tak jak powiedziałem, wzrost płac dla pracownika administracji obsługi o 25% to jest jedna sprawa. Druga to jest kwestia nagród dla pracowników administracji obsługi. Kiedyś, jeszcze jakieś 6-7 lat temu, był odpis 1% na nagrody dla pracownika administracji obsługi szkół i placówek we Włocławku. W tej chwili jest to tylko określona kwota corocznie w budżecie miasta, która nie zaspokaja potrzeb, bo co trzeci pracownik szkoły, obsługi administracji szkoły otrzymuje nagrodę. My chcemy, aby były środki zagwarantowane przynajmniej na jedną nagrodę z każdej placówki. Byłoby to bardzo sprawiedliwe. Ponadto domagamy się, aby stworzyć fundusz nagród dla pracowników zespołu żłobków we Włocławku, bo takiego funduszu nagród oni nie mają. Otrzymują tylko pensję zasadniczą i dodatek za wysługę lat, więc to też proponujemy w swoim stanowisku. Ponadto chcemy, aby na temat płac administracji obsługi szkół, tudzież innych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez prezydenta miasta Włocławek, stworzyć ponadzakładowy układ zbiorowy pracy. Wówczas wszystkie stanowiska pracy, czy pracownicy na poszczególnych stanowiskach pracy otrzymywaliby podobne wynagrodzenie za podobnie wykonywaną pracę. Obecnie jest tak, że są duże rozbieżności między wynagrodzeniem w jednej szkole i w drugiej na tym samym stanowisku, więc taki układ od lat postulujemy. Jeszcze zaczęliśmy postulować za prezydentury prezydenta Skrzypka, potem prezydenta Połuckiego, Wojtkowskiego,
Żaden z nich nie chciał przystąpić do takich negocjacji, a uważam, że to spowodowałoby właśnie wyrównanie płac we wszystkich placówkach oświatowych dla pracowników niepedagogicznych. No i przede wszystkim byłoby, można by tam zapisać jakiś wskaźnik coroczny wzrostu, żeby nie protestować, żeby nie domagać się co roku zwyżki wynagrodzeń dla tych pracowników. Można by wpisać jakiś wskaźnik wzrostu odnoszący się do, no, chociażby wzrostu gospodarczego. Kolejna sprawa to jest, jak zwykle domagamy się zwiększenia czy przywrócenia wskaźnika odpisu na fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Kiedyś było to 0,3% planowanych wynagrodzeń nauczycieli i nauczycieli emerytów. W tej chwili jest to kwota bardzo, no, odbiegająca od tego wskaźnika. Chcemy przywrócenia tego 0,3%, żeby zaspokoiło to potrzeby chorych nauczycieli, a zwłaszcza nauczycieli emerytów. No i również żądamy, aby wraz ze wzrostem płacy zasadniczej nauczycieli od 5% planowanej, oczywiście my żądamy 15%, ale gdyby się tak stało, że tylko będzie 5% wynagrodzenia dla nauczycieli od stycznia bieżącego roku, przyszłego roku, też proponujemy prezydentowi, aby wraz ze wzrostem tak zwanego średniego wynagrodzenia, zamiast wszelkiego rodzaju dodatków, podnieść płacę zasadniczą. Jest to prawnie dopuszczalne. W karcie nauczyciela jest taki zapis, który dopuszcza, że organ prowadzący może w uchwale podnieść właśnie płacę zasadniczą. Byłoby to sprawiedliwe dla wszystkich nauczycieli, bo nie wszyscy otrzymują dodatki za wychowawstwo, za warunki pracy, motywacyjne, natomiast zasadnicze pensje otrzymują wszyscy. W związku z tym też w tym stanowisku domagamy się wzrostu tego wynagrodzenia zasadniczego. Jeśli chodzi o punkt drugi dzisiejszej konferencji prasowej, czyli wzrostu płac nauczycieli, Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność jest w tej chwili w sporze, no można powiedzieć w proteście przeciwko pani minister Zalewskiej i przeciwko rządowi. Domagamy się 15% wzrostu wynagrodzenia dla nauczycieli do płacy zasadniczej. Ponadto domagamy się zmiany systemu wynagradzania nauczycieli, aby wynagrodzenia nauczycieli były powiązane ze wzrostem gospodarczym i na przykład z przeciętnym wynagrodzeniem w sferze gospodarki. Byłoby to bardzo sprawiedliwe, dlatego że kiedyś wynagrodzenia nauczycieli stanowiły na przykład 103% średniej w gospodarce narodowej. W tej chwili jest to dużo, dużo mniej, poniżej 100%, około 90%. W związku z powyższym, no, jeżeli jest wzrost gospodarczy, to wszystkie grupy społeczne powinny z tego korzystać, również nauczyciele.